Dowódca konwoju, który go ujął, chwalił się, że prowadził go pieszo, jak w czasach Poncjusza Piłata, dźwigającego krzyż. Dzisiaj w cyklu Zapomniani Bohaterowie ksiądz Antoni Mackiewicz, wojewoda guberni Kowieńskiej w Powstaniu Styczniowym. Antoni Mackiewicz urodził się 26 czerwca 1828 roku w małorolnej rodzinie szlacheckiej w Cytownie na Żmudzi. W dzieciństwie poznał ciężką pracę na roli, niedostatek i ucisk władz carskich. Chcąc się kształcić, opuścił w wieku 12 lat dom rodzinny i udał się pieszo do Wilna. W Grodzie Giedymina, samodzielnie zarabiając na życie, ukończył gimnazjum. Naukę kontynuował w Kijowie, na Uniwersytecie Świętego Włodzimierza. Tu zetknął się z patriotyczną polską inteligencją, która ukształtowała jego poglądy polityczne. Nie ukończył jednak nauki i po 10 latach tułaczki powrócił na Litwę. Już wtedy postanowił poświęcić życie walce o wolność i szczęście własnego narodu. W 1850 roku Mackiewicz wstąpił do seminarium duchownego w Warniaji. Po jego ukończeniu przez kilka lat duszpasterzował Krakinowie. Później został proboszczem w maleńkim kościółku paberskim na obrzeżach Laudy. Lata pracy w parafii pogłębiły jego znajomość życia codziennego i trosk ludu. Jako gorący patriota, jedyne wyjście z nędzy i ucisku chłopów, widział w walce z rosyjskim ciemiężcą. Jego trybuną stała się ambona, z której wygłaszał płomienne kazania, nawołujące do powstania. Mackiewicz, jako jeden z pierwszych księży na Litwie, zjednoczył okolicznych chłopów w powstańczy oddział zbrojny. Ciesząc się bezgranicznym zaufaniem chłopów, 20 marca 1863 roku, po odczytaniu w kościele poberskim powstańczego manifestu i wygłoszeniu ostatniego kazania, stanął na czele miejscowego powstańczego oddziału. Dzielił ze współtowarzyszami wszystkie trudności i niebezpieczeństwa. Był tak samo żołnierzem jak wszyscy inni. Cieszył się autorytetem i niezwykłą popularnością wśród mieszkańców Kowieńszczyzny. Nie musiał nikogo agitować. Ludzie zaciągali się sami pod jego komendę. Dostarczali żywność i inwentarz oraz uprzedzali o zasadzkach i niebezpieczeństwach. Dlatego przez dłuższy czas próby ujęcia księdza powstańca nie skutkowały, pomimo obiecanej za jego głowę wysokiej nagrody. Po wsiach i miasteczkach litewskich krążyły prawdziwe, tudzież wymyślone historie o księdzu przywódcy, trzymającym w jednej ręce krzyż, a w drugiej miecz. Ten obraz porywał do walki z zaborcą nowe zastępy powstańców. Kiedy jesienią 1863 roku powstanie zaczęło się chylić ku upadkowi, nie zaprzestał walki. Talent przywódcy wojny partyzanckiej, zdolności organizatorskie spowodowały, że w listopadzie 1863 roku został mianowany wojewodą guberni Kowieńskiej. 26 listopada ksiądz Mackiewicz stoczył pod Świętobrocie ostatnią bitwę. Rozbity przez przeważające siły wroga, zdołał jednak ujść z pola bitwy. Później próżno wśród poległych na polu walki żandarmi szukali jego ciała. Chociaż zrozumiał, że powstanie słabnie, chciał kontynuować walkę. Nie opuszczała go nadzieja i wiara, że z nadejściem wiosny wznowi działania partyzanckie. Postanowił w tym celu dotrzeć do Rządu Narodowego w Warszawie. Dlatego po napisaniu listu pożegnalnego do powstańców w towarzystwie dwóch żołnierzy wyruszył w drogę. 17 grudnia ksiądz Mackiewicz wraz z towarzyszami został aresztowany podczas przeprawy przez Niemen i odstawiony pod eskortą do Kowna. Dowódca konwoju chwalił się później, że, cytat, prowadził Mackiewicza pieszo, jak w czasach Poncjusza Piłata, dźwigającego krzyż. Kiedy wiadomość o ujęciu księdza powstańca rozeszła się wśród ludu, w kościołach i po domach powszechnie modlono się, prosząc Boga o ratunek. Wielka natomiast była radość żandarmów. Sam generał gubernator wileński, Michał Murawiew, raportował o jego ujęciu do Petersburga. Pisał o nim: poważny działacz, niepospolity, czynny, aktywny, mądry. Podczas śledztwa ksiądz Mackiewicz nie zdradził tajemnic powstańczych, pozostając do ostatniej chwili żołnierzem i księdzem, oddanym ojczyźnie i Bogu. W Wigilię Bożego Narodzenia został skazany przez sąd w Kownie na karę śmierci.
ze spokojem oczekiwał na egzekucję. Ostatnia jego prośba o spotkanie z kapłanem i spowiedź nie została spełniona. W nocy przed straceniem napisał list w formie testamentu politycznego. Egzekucja księdza Antoniego Mackiewicza odbyła się publicznie w Kownie 28 grudnia 1863 roku. Stojąc pod szubienicą z podniesioną głową, po raz ostatni udzielił błogosławieństwa zebranemu na placu tłumowi. Następnie powiedział w stronę kata: swoje zrobiłem, teraz wy kończcie swoje. Chwilę potem zawisnął na szubienicy. Mieszkańcy Żmudzi nie mogli uwierzyć śmierci ich bohatera. Jeszcze przez wiele miesięcy opowiadali sobie, że ksiądz Mackiewicz żyje i ze zbrojnym oddziałem walczy z Moskalami.